Pary Kafe, Tomasz Laszko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj nad morzem, a z nami kobieta kot. Agnieszka Szpankowska. Spojrzenie masz to samo, co na zawodach. Nie jestem w stanie zagwarantować, że każdy chłopak był grzeczny, jak oglądał twoje zdjęcia. I chciałbym... chciałbym się ciebie zapytać, co ty teraz robisz? Robię to, co zawsze. Czyli całe życie z fitnessem. Czyli trenuję, tak. Trening siłowy, fitness gimnastyczny, co? Bieganie, jak to wygląda? 3 razy w tygodniu biegam. Długie dystanse? Po górkach w lesie, około 15 km. To sport. Na mnie mi się nawet nie chce ubierać specjalnie. Ale biegam takim w miarę spokojnym tempem, ale dosyć szybkim. To nie jest dziadkowe tempo, absolutnie. Ja w ogóle się czuję bardzo dobrze teraz, naprawdę. Ja trochę zeszczuplałam, trochę zdywersyfikowałam swoje sportowe poczynania, bo był taki moment, że trenowałam rzeczywiście tylko w siłowni. No co, trochę się rozciągam, ale ja właściwie się w ogóle nie rozciągam. No bo ty jesteś rozciągnięta całe życie. Jestem rozciągnięta mocno, nie wiem dlaczego. Nie zdegenerowały mi się natomiast te wszystkie rzeczy, czyli one cały czas są. Ale wydaje mi się, że to dlatego, że dbam o to, żeby poprawnie wykonywać ćwiczenia, żeby jednak tego pilnować. Dalej uwielbiam robić nogi, to moja ulubiona grupa mięśni. Uwielbiam robić plecy, to również moja ulubiona grupa. A w zasadzie jak się rozkręcimy, to się okaże, że uwielbiam robić wszystko. Ale dużo biegam. Trochę też męczę ergometr wyślarski, bardzo to lubię. Wieczorami nie uwalam się przed telewizorem i nie jem. Nawet jak się czasem uwalę. Mam obok siebie człowieka, około którego się lubię uwalić i się do niego przytulić, więc wydaje mi się, że to też dobrze na mnie działa. Codziennie spacer z psem. I wydaje mi się, że jest okej. To jak to się w ogóle zaczęło, że ty trafiłaś do fitnessu? Bo to był ten czas, kiedy ten fitness był prawdziwym fitnessem. Tam się coś działo, dziewczyny robiły fiflaki, robiły szpagaty, a teraz chodzą w szpilkach. Ja trenowałam lekką atletykę przez wiele lat. W związku z tym zaczęło się od lekkiej atletyki, ale przytrafiła mi się kontuzja poważna. I 2-3 lata po, pamiętam to było, miałam chyba 23 lata. Okazało się, że od nas z WF-u dwie dziewczyny, Asia Zapolska i Olka Kobielak, no fantastycznie się sprawdzają w fitnessie. Poszłam na jakieś spotkanie z nimi, zachęciłam się, pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że chyba niewiele muszę robić, żeby całkiem dobrze wyglądać. I od tamtej pory po prostu zaczęłam startować. Okej, to takie naturalne. Ponieważ się nie do końca zrealizowałam w tym takim prawdziwym sporcie, bo dla mnie fitness z całym szacunkiem nigdy nie był prawdziwym sportem. Słyszycie to? Ja to nazywam sport, zresztą mówiłam to kiedyś, to się w ogóle nie zmieniło. Gdyby ktoś cofnął się do wywiadu ze mną sprzed lat, to usłyszy to samo, bo tam jest to samo dokładnie. To jest sport dla upadłych sportowo kobiet. Bardzo nieładnie to brzmi, ale ja zaraz to trochę rozbiegłam i myślę, że lekko odczaruję tą brzydką taką frazę. Czyli trzeba gdzieś, musi nie pójść, żebyś w tym fitnessie się realizował. Jest to, że nie pójść, ale gdzieś trzeba już coś robić, żeby w tym fitnessie się odnaleźć. I tutaj wiadomo, dziewczyny po gimnastyce, po jakiejś akrobatyce, tak jak Kamila na przykład Porczyk, czy tak jak Asia Zapolska po gimnastyce sportowej, to gdzie miała sukcesy. Ja po lekkoatletyce, co absolutnie w fitness gimnastycznym od razu mnie dyskwalifikowało, bo że jak ja wchodziłam na scenę na początku, to wyglądałam jak chłop, który się nagle znalazł w ogóle w rzeczywistości totalnie przystającej. Tam się podobało. No. Było zupełnie inaczej, proszę cię. Paluchy nieobciągnięte, tylko zadarte, jak taki lu. Jak jakieś bojówki, bo jeszcze jako lekkoatletka miałam szerokie uda. Ty miałeś szerokie uda? Oj, to bardzo. I krótkie paznokcie. Paznokcie zawsze miałam długie. No dobrze, ale zawody. Wyszłam, no bo tu, ja już będę startować, bo takie naturalne. Ale naprawdę, tak było. Tak jak mówię, trochę byłam niezrealizowana w tym sporcie takim, prawdziwym, dobrze, nazywajmy to tak. W lekkiej, jak dobiegasz pierwsza, to jesteś pierwszy. No chyba, że później zbadają cię, prawda, i na badaniach wyjdą różne małe kruszki. Ale generalnie liczy się czas. Tutaj się liczy wrażenie. Mało tego, sędziowanie, no umówmy się, nie zawsze jest obiektywne. Chociaż wytyczne mówią o tym, że zawodniczka ma być taka, taka, taka i taka, to ja uważam zawsze, że jak panu Heniowi podoba się pani Halinka z numerem 8, to jeżeli pani Julka z numerem 7 będzie ładniejsza, a raczej lepiej przygotowana do zawodu fitness, to i tak wygra w dziewiątkę. Czyli to jest sport niewymierny. W tym sporcie zawsze wrażenie robi wrażenie. Wolałabyś, żeby było bardziej wymienne, żeby były kryteria konkretne, takie i takie. Uroda nie decyduje. Ale to jest to uroda. Uroda rzecz względna, jak wiemy. I to jest trochę konkurs piękności. Co to znaczy, że to piękno? Na obronie pracy magisterskiej, i mniej więcej, tylko mój ulubiony pan Kazimierz, mój właśnie promotor, powiedział: panie Agnieszko, pani to jest taką prawdziwą kobietą antyku. Dodam, że miałam wtedy 24 lata, więc nie czułam się jeszcze specjalnie jak antyk. Bo pani to rozwija się i duchowo, i cieleśnie. Tak jest. Gdy pytasz o ideał piękna, to ja uważam, że to jest właśnie coś takiego,
czyli piękno i wewnętrzne, i zewnętrzne. Bo przecież jakbyśmy mogli to wewnętrzne poznać, nie skupiając się najpierw na tym zewnętrznym. Zawsze musi być jakiś element zaczepienia. Więc ja tak uważam. Nie uważam się za taką osobę, ale jest to mój ideał piękna. Bo teraz te kanony piękne są trochę inne. I tak jakbyśmy się mogli odnieść do tego fitnessu, który jest teraz. No wiesz, ty byłaś na scenie i twoje koleżanki z tamtego czasu perfekcyjne. A te dziewczyny, które są teraz, jakie oceniasz? Mówiłam, że to ten fitness to jest trochę sport dla upadłych sportowo kobiet. Czyli są to najczęściej dziewczyny, czy może były, po jakiejś przyszłości sportowej. Zatem trzeba być mądrym. Trzeba być odpornym na czynniki zewnętrzne. Dużo mężczyzn, wiesz, tu cię chwalą, jak tam cię ciepłują. Nie, no ja jakoś sobie radziłam. Ja mam taką wyparzoną gębę. Jestem takim no, zero-jedynkowym człowiekiem, że radzę sobie do tej pory. To jest taka cecha, która czasem mi pomaga, chociaż czasem przyszła. No właśnie, to chciałem zabrać. A po godzinach? Po godzinach dalej jestem podobny. A nie patrzysz sobie tam w sypialni, że jednak... Jestem uczuciowa bardzo, ale raczej ciężko jest liczyć na to, że pokazuję... Znaczy pokazuję emocje, ale najczęściej... Moja mama zawsze mówi, że jak ja jestem smutna, to ja jestem skurwiona. Krążyła o tobie opinia, że walisz prosto z mostu, nie owijasz bawełnę pięknymi słowami, jak brawo. To do klientów ja mówię tak bardzo często. I oni to lubią. Wydaje mi się, że tak. A skąd to się wzięło? Czy to właśnie ten męski świat się tak zmienił, czy zawsze tak? Męski świat, broń Boże, mnie zmienił. Ja w ogóle, męski świat absolutnie nie jest dla mnie światem, do którego dążę. Nie, nie, zawsze taka byłam po prostu. Ale wydaje mi się też, że ludzie to lubią, bo ludzie szczerość raczej cenią. Ja przez szczerość... Zdarzyło się, że wyleciałam parę razy z pracy, ale wydaje mi się, że... Tej radiowej właśnie. Ale wydaje mi się, że jestem wierna sobie i też ważne. No zdecydowanie, znaczy, szczególnie, że masz klientów pewnie z podobnych tobie w jakiś sposób. Myślę, że trochę tak. Myślę, że trochę tak. Na pewno podobnych politycznie. Jak się ktoś politycznie ze mną nie zgadza, to pole, nie, nie będziemy rozmawiać o religii, o polityce. Nie, nie będziemy. Można, ale muszą być podobni trochę mentalnie i muszą być w różnych rzeczach podobni, bo jednak podczas tych treningów bardzo dużo czasu zajmuje się po prostu normalna gadka. No właśnie. I na tym to jest piękno treningów personalnych. Poza tym są to bardzo różni ludzie, ogromnie barwni, no i to jest też bardzo cenna rzecz, jeżeli chodzi o ten zawód. Taki on jest bardzo przez to miły. Już się zrealizowała w biznesie. Wydaje mi się, że żeby się określać mianem fitnesski, nie wystarczy tylko parę razy przyjść do sali treningowej, wypiąć tyłek, porobić parę przysiadów i zrobić minę, która teraz obowiązuje wszędzie, czyli tak, trzeba jeszcze coś z siebie dać więcej i uważam, że no, wówczas można zasłużyć na miano bycia generalnie no, sportowcem, no, czy fitnesską, no to nie wiem. Fitnesska musi wyglądać jak fitnesska, no, kostka na brzuchu, fajne pośladki, tak. Ładnie zbudowane nogi, barki. Elegancko, pierś do przodu, niekoniecznie sztuczna. Może być, ale no jednak musi to być dalej klatka piersiowa. No, no widzisz, no bo teraz jest taki trend, że właśnie trochę sobie poprawimy tu, trochę poprawimy sobie tam. No, i... trochę z naciskiem na... Na więcej. To już nie jest fitness. Nie, to co to jest? Wracanie się z tematem. Ja to też często mówię klientom, że jeżeli chcemy osiągać sukcesy, sukcesy te mikro i te makro, bo przecież ludzie przychodzący na treningi chcą osiągnąć swoje małe sukcesy, czyli bardziej podobać się mężowi, dojść do siebie po ciąży, tak? Wrócić do sprawności fizycznej po przebytych jakichś chorobach, wrócić do sprawności po urazach, po jakichś zabiegach medycznych, czy teraz na przykład wrócić do sprawności po ciężko przebytym COVID-zie. Każdy ma swoje cele. Tak. Czyli ty jesteś zwolennikiem normalności. Ja mówię o tym, że trzeba na treningu dawać z siebie wszystko, ale to wszystko oznacza, że każdy jakiś tam próg swój ma. Natomiast powinniśmy na każdym treningu starać się dążyć do jakiegoś tam ideału. A wydaje mi się, że współcześnie ludzie uwielbiają coraz bardziej macać się z tematem. Ja zapamiętam to twoje powiedzenie, że to jest macanie się z tematem. Macanie się z tematem jest świetnym. Czyli w ten czas, kiedy wymyślisz na sobie, to było prawdziwe bzykanie. Tak, i dalej uprawiamy to bzykanie, wydaje mi się, bo jak gadam czasami z zawodnikami z tamtych czasów, no właśnie. No, właśnie, w ogóle zauważyłam rzeczywiście, że ostatnio jest taka w ogóle cała moda mówienia, że to był kiedyś fitness i teraz fitness. Ja nawet wchodzę na jakieś strony old school bodybuilding, ktoś to się nazywa. Takie coś. No ale jaki to jest old school? To był chyba high level bardziej, a nie old school. Tak mi się wydaje. Ja się nie czuję w ogóle old schoolowo sobie. No ktoś tak to po prostu nazwał. Ale wydaje mi się, że ja się w ogóle nie czuję old schoolowo. Czuję się w ogóle bardzo tak normalnie. Okej, czyli według ciebie to powinien być nie podział na czas, czy jakiś sposób myślenia, tylko na profesjonalizm i jego brak. Raczej tak, tak. Tutaj, o, bardzo dobrze to ująłeś. Chyba tak. Co czyli teraz współczesnym ludziom brakuje widocznie profesjonalizmu. To są te autorytety, te skracanie drogi i tak dalej, tak? Skracanie drogi, no, patrzenie na to, że chcemy być znani. Ludzie mają tych słynnych followersów. Ty nigdy nie chciałaś być znana?
Nie było to celem samym w sobie. Okej, okay, czyli przy okazji w pakiecie weźmiesz, ale celowo... Miło jest być znanym, ale to nie jest absolutnie celem. I nigdy taka nie byłam. I wydaje mi się, że to pewnie źle. Może doszłabym do jakichś większych osiągnięć. Nie wiem, nie wiem. Wybory się zbliżają, nie myślałaś nigdy o tym? Ale jestem znana w różnych miejscach. Idę po zakupy i... Kłaniają ci się? Pewnie. Ale nie wiem, czy mi się kłaniają jako pani Agnieszce Szwankowskiej, wicemistrzyni świata w body fitness. Wydaje mi się, że raczej jako człowiekowi, po prostu. Agnieszce, która nie zapomina języka w gębie, jak trzeba chama wywalić ze sklepu, to już to zrobiła nieraz. Powiedz, jak to było. Nie, już wszyscy chcemy to usłyszeć. Ale historia, którą przerobiłam 2 miesiące temu, może nadaje się do opowiedzenia. Bo chyba nikt tego nie sfilmował, o dziwo, i nie wpuścił na swojego Face'a. Na kamery w supermarkecie. Nie było to fajne. Gdy się skręca z obwodnicy w stronę Brzeszcza, żeby zjechać na ulicę Słowackiego, jest taki sobie zjazd i tam trzeba bardzo zwolnić, to jest 30 na godzinę. Ja nie jestem mistrzem zwolniania, ale jednak w miarę staram trzymać się przepisów. W związku z tym, gdy się zjeżdża na tą znaną Słowackiego, jest taki zjazd i zjazd jest dosyć szeroki, zmieszczą się tam swobodnie 2 samochody, ale obok zjazdu jest taka rynna, która odprowadza różnego rodzaju nieczystości z drogi, jakieś tam deszczowe, opady i tak dalej. No nie nazywajmy tego rynsztok, nazwijmy to taką betonową rynną, tak to nazwijmy. Tam zawsze pojawiają się jakieś takie, nazwijmy to bez urazy, warszawiaczki, które lubią sobie, że tak powiem, delikatnie wyprzedzić całą tą grupę frajerów, którzy tam czekają tej ciężkiej kolejce. Ale jadą tą rynną? Nie, no jadą tym bożkiem, bo tak jak ci powiedziałam, 2 samochody tam się mieszczą. No i jadą sobie bokowcem tak zwanym. No i właśnie ostatnio, no 2 miesiące temu jadąc tamtędy, wakacje jeszcze w pełnym rozkwicie, patrzę z tyłu, Merol na warszawskich blochach, za kierownicą mój ulubiony typ faceta, czyli tego nie bójmy się powiedzieć, nie, jest jak najbardziej lubię. Wydziarany od stóp do głów, tutaj dziary muszą być. Jestem mniej więcej na jakimś 8-9 miejscu, no i patrzę, że typ będzie ewidentnie brał nas wszystkich z boku. Więc co ja robię? Wystawiam elegancko dupę swojego samochodu, żeby zasłonić mu drogę. No i co ten typ robi? Typ objeżdża dupę mojego auta i wpada w rynny. Słychać szczęk blach. Typ ma zajebistą furę z rogami, felgami jakimiś super. Słyszę, że zadziało się. Typ jedzie kawałek dalej i za chwilę wysiada. Nie będę to pokazywać, jak się do mnie zbliża. Za chwilę będzie hardkorowo, oczywiście. Ale oceniam go na jakieś 165 cm. Ja jestem w swoich słynnych tenisówkach, które noszę od lat, uwielbiam je. Zażynam już 5. parę. W krótkich spodenkach. Mam ściągnięte do tyłu włosy. Wyglądam dosyć ofensywnie. I zachowuję się jeszcze bardziej ofensywnie. Typ idzie w moją stronę. Typ idzie w moją stronę. Mam opuszczoną szybę i pada hasło. Co robi Szwankowska? Boi się o drzwi swojego auta, bo samochód pocham nad życiem. Się zaraz wywali z kopa w drzwi. Więc co robię? Wysiadam. Samaruz. Łapię go za szyję zdrową ręką. Ty wydziarany cfelu! Zrób to jeszcze raz, a tak ci mordę zdefasowuję, że zobaczysz. Koleś. Z 1,60 m, ewidentnie, 1,40 m. Ewidentnie maleje i mówi, pan coś trenuje? I wraca jak niepyszny do samochodu. Jego partnerka, siedząca cały czas prosto, na siedzeniu zjeżdża aż tutaj, a z samochodów okolicznych wyłaniają się prawdziwi mężczyźni i mówią, brawo! Zostało się, ale pani mu pocisnęła! To są niestety typy i jest ich coraz więcej, muszę powiedzieć, nie tylko na drodze, z którymi trzeba rozmawiać krótko, zwięźle na temat. Jak Agnieszka Szwankowska spędza wolny czas? Lubię książki. Bardzo cierpię, czytając media społecznościowe i patrząc, jakie ludzie robią potworne błędy ortograficzne, no językowe potworne błędy robią również. Jak słucham, a powiem, TVN24, to tam też również wszyscy szczepią się 2 szczepionkami, a nie 2. Mam różne swoje refleksje na temat języka. Uważam, że się popsuliśmy w ogóle jako cywilizacja strasznie. No ale myślę, że to jest wina tempa, czy czego? No co, głupiejemy. Jest nam za dobrze. Mamy rozdwojoną dupę. Jest nam za dobrze! Jest nam za dobrze! W dupach nam się poprzewracały. No, jest nas za dużo. Nie. Za dobrze nam jest, naprawdę. Za dobrze nam się żyje. Mamy za wygodnie. To zgadzam się. Mamy za fajnie. Ja nawet mam taką refleksję, że ta wojna czy w Ukrainie, jak kto woli mówić, może, znaczy niewiele zmieni. Gdyby nie trafiło na Ukraińców, to uważam, że nie wiem, czy ktoś by zdołałby zatrzymać to, co się dzieje. Oni są jeszcze tacy, bez względu na to, co kto sądzi, oni są jeszcze tacy dziewiczy. Nie są jeszcze tak popsuci. Popsuci dobrobytem. Popsuci taką absolutną konsumpcją. Konsumpcjonizm jest straszny.
Mało tego, ludzie żyją na kredyt, ale absolutnie nie biorą tego pod uwagę. Podjeżdża facet fantastyczną furą i on w ogóle wychodzi z założenia, że to jest jego fura. I mamy, i zaczynamy mieć leasingowane umysły wszyscy też. Nie szanujemy się nawzajem. Tak uważam. I w tym świecie jest mi się ciężko odnaleźć. Czy ja się zawsze odnajdę? Brzydkich wyrazów używać też potrafię, tylko po co? A z bliskimi jak się trzymasz? Ale mówimy o takich mega bliskich? Tak, no. No mega bliscy to mama i mój ukochany. Partner mój życiowy jest... Kim? Jesteś podobny. Indywidualista, to tak. Jest bardzo dużym indywidualistą, ma... O, jest charakterny bardzo, ma no. Bardzo silną osobowość. No, mówisz niskim głosem. Tak, bo on też taki mówi. Mówi barytonem, co bardzo mi odpowiada. No i jest taki zero-jedynkowy. Uprawia jakiś sport? Uprawia sport, taki trochę jak ja, czyli chodzi do siłowni, ale nie lubi absolutnie się przemęczyć specjalnie, ale jest próżny. Co to? Więc dba o siebie. No i w ogóle świetnie jeździ autem, to mi imponuje, jest świetnym kierowcą. Takim. I jest też zero-jedynkowy, staje zawsze w obronie słabszych. Jest w ogóle jest super, jest naprawdę świetnym facetem. A na kształcenie? Jest ważny. No i oczywiście inteligencja jest ważna. No. I ważne jest też wykształcenie, bo uważam, że ludzie jednak powinni się trochę na tej zasadzie dobierać. To jednak jest istotne. No ja akurat nie mam tego problemu, także... No, widać, że książkę czytałem. No i mój mężczyzna też nie ma. Dajemy radę się dogadywać. Bardzo. Tak, tak. Dogadywanie się z partnerem absolutnie mi nie przeszkadza. Bywają oczywiście dynamiczne sytuacje. Dynamiczne sytuacje? To pan i pani Smith takie trochę, ale... Co dalej? Jakie plany, wiesz? Już mi się plany specjalnie nie zmieniają. Okay. Ja mam dzień podzielony, żarcie ograniczone w ilościach, ja wytrzymałem, jeżeli chodzi o żarcie, jestem bardzo tania. Ja chyba też nie jestem wygodnicka. Chyba, że w samochodzie. Nie, no w samochodzie też nie specjalnie, bo ja mam sportowy samochód. No tak, to musi trzymać na boku. Blisko, więc muszę być w dobrej formie, żeby do niego wsiadać, bo wysiada fajny facet. No patrząc, co ty robisz nogami, to zmieści się nawet do Ferrari. Podjeżdża fajna fura, a z niej wysiada jakiś kolejny rupieć. Ja bardzo jestem zafascynowany swoją nomenklaturą. To jest dosadna. Dosadna, albo ruina taka wysiada, wiesz, no taki proszę cię, a to często się zdarza niestety. Jak jest fajna fura, to ciężko jest spodziewać się, że podjechała jakaś fajna maszyna. To jest ten moment, w którym możemy śmiało zakończyć tę rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Szmatkowska. Było mi bardzo miło. Za nie mówiłem ze 4 razy i...